Witam serdecznie. Dzisiaj mamy monetę, która odmieniła mnictwo Centralnej Europy oraz Europy Wschodniej. Zadała takiego rytmu dla państw sąsiadujących z Czechami i kierunek rozwoju mnictwa, w tym i dla Polski. Trzymam w ręku bardzo ciekawą monetę, grosz praski Wacława II. Akurat ten władca Czech, Bohemii w tamtych czasach, wprowadził tą monetę w obieg. Była to srebrna moneta, wprowadzona w obieg w 1300 roku i bito takie monety aż do 1547 roku. Takie monety stały się najpowszechniejszą monetą obiegową i przeliczeniową w średniowiecznej, środkowej Europie. W Polsce takie monety nazywano również groszem czeskim lub groszem szerokim, dlatego że jest to moneta dość szeroka. Zobaczcie sobie. Faktycznie 2,7 ma średnicę. Dlaczego wybijano tak dużą monetę? Dlatego, że w Kutnej Chorze w Czechach zaczęto wybijanie tej monety, bo w pobliżu mieli takie górnicze jakby przedsiębiorstwa, gdzie wydobywano te poklady srebra, no przetapiano, przebijano na taką monetę w pobliżu Kutnej Chóry. Żadny inny kraj regionu nie mógł sobie pozwolić na utrzymywanie wartości grosza zbliżonego do grosza praskiego. Kazimierz Wielki próbował groszem krakowskim wybijać podobne monety o podobnych rozmiarach, ale nie starczyło go. Były zbyt małe zasoby srebra w Polsce. No i koszt wybijania tych groszy Kazimierza Wielkiego był o wiele wyższy aniż wartość rynkowa tej monety, którą można było uzyskać. Na początku było ok, to była jakby pewnego rodzaju wizytówka, że król polski nie jest gorszy niż sąsiedni król Czech. No ale później zrezygnowała z tego pomysłu i wybijano tylko tam największy nominał, to był pół grosz. Warto powiedzieć, że te grosze praskie uległy dewaluacji i każdorazowo waga tego grosza zmniejszała się, tak? Na początku było 3,78 grama, później i zawierano tam czystego srebra gdzieś mniej więcej 3,52 grama. 100 lat później czystego srebra w tej monecie było tylko 2 gramy, a na początku XVI wieku, czyli pod koniec wybijania tej monety, waga czystego srebra była 1,25 grama. Natomiast nigdy nie zmienił się typ tego grosza krakowskiego. Na awersie zawsze była korona, przepiękna korona, jak widzicie tutaj. No i podwójny napis otokowy zawsze zawierał imię władców, czyli imiona emitentów, królów czeskich i ich tytuł. W przypadku tego pioniera, tego grosza praskiego, króla Wacława II, to ten napis brzmiał następująco. Patrzcie sobie tutaj w otoku. Wenceslaus Sekundus, czyli Wacław II, Sekundus to drugi oznacza. A jeszcze wyżej napis Dei Gratia Rex Bohemiae, czyli z Bożej Laski Król Bohemii. O taki piękna wizytówka króla Czech. Na rewersie zawsze był wizerunek czeskiego, który do dzisiaj jest symbolem państwowym Czech. I w otoku napis
Grossi pragensis. O, grossi pragensis. Czyli grosz praski, jakby kontynuacja tego napisu. I warto powiedzieć, że te monety były tak lubiane poprzez ludność centralnej części Europy, że po prostu trafiają się skarby tych monet i na Śląsku, i na Mazowszu, i na Ukrainie, i na Litwie. I czasami odkrywają nawet kilka tysięcy takich monet poszukiwacze lub osoby przypadkowe, bo to była jakby waluta średniowieczna, tak? Tak jak dzisiaj mamy dolary, euro i plus bitcoin już mamy, tak? Walutę międzynarodową, można tak powiedzieć, to kiedyś ta moneta była warta wiele, tak. Ufano w całej Europie praktycznie takiej monecie. No i powiem jeszcze przykładowe ceny. W XIV i XV wieku wół kosztował około 30 groszy praskich, czyli 30 takich monet i można było kupić wola i już pracować sobie po gospodarstwie. Koń kosztował około 300 groszy praskich, buty chłopskie kosztowały 4 grosze. Co ciekawe, dzisiaj taka moneta może być warta tam od kilkudziesięciu złotych do w pięknych stanach może i 1000 złotych kosztować. No i faktycznie za taką jedną monetę teraz można kupić tam dwie pary butów lub tam jedną parę butów. No i to macie Państwo przykład dewaluacji pieniądza w czasie. Jak dzisiaj to wygląda, tak? Jeden grosz dzisiaj wartuje tak samo jak i kiedyś, a nawet więcej, a współczesny pieniądz papierowy nic nie warty. Faktycznie to tylko my wierzymy, że ta bumażka jest warta coś tam. No i baran na przykład kosztował 8 groszy, łuk 8 groszy kosztował. Kura kosztowała 1 grosz, czyli jedna kurka. Jedna druga achtela, czyli pół beczki piwa, 8 groszy kosztowało, tak? Najtańsza przyłbica 144 grosze. Miecz kosztował 70 groszy, sztylet 8 groszy. Biblia kosztowała 30 grzywien krakowskich, czyli 1440 groszy praskich. No i taki to pieniądz piękny głosił dzisiaj na Skarbcu Króla. Wszystkim dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!